Chciałoby się powiedzieć, witam Was w kolejnej recenzji magazynów LEGO Spider-Man. Jednak jest to pierwszy magazyn, w którym dostajemy, no właśnie, Spider-Mana i jak tutaj szumnie jest to określone 17 cm Spider-Liny. Co mogę powiedzieć? Już sprawdziłem sobie na Bricklingu, jak wygląda ta sprawa z tą właśnie liną. No powiem Wam, że jest to 16,1 cm, zgodnie z tym, co znalazłem, tak jak mówię. Jest ona, no w każdym razie, no sporej długości, tak? Więc można ją do czegoś wykorzystać. Jednak jej cena nie jest czymś, co byłoby tutaj głównym wyznacznikiem wartości tego magazynu. Tak więc możemy sobie ją już odpiąć. Została ona zademonstrowana przez naszego bohatera, a sam bohater prezentuje się w taki sposób. Pokażę Wam go tutaj na zbliżeniu. Nóżki mamy jednokolorowe, niebieskie, czerwone rączki, nadruki na ramionach. Bardzo fajny detal, przechodzący właśnie tak tutaj w górę i on tutaj ładnie się zlewa z tą wewnętrzną częścią ramiona. Tutaj ta wewnętrzna część boku tak to współgra ze sobą. Logo naszego Spidermana prezentuje się następująco na jego klacie. No widać, że troszkę przytyrany, tak? Przypakowany Spider-Man. Mięśnie ładnie zarysowane tutaj pod jego kostiumem. Tutaj też nadruk na rączce oczywiście. No i z tyłu taki klasyczny już duży pająk. Co ciekawe, no ładny nadruk też na główce z tyłu. Ja nie mam kilku, a być może mam jednego Spider-Mana w kolekcji, tak więc bardzo cieszę się, że właśnie pojawił się taki magazyn i mogę uzupełniać kolekcję o kolejnych bohaterów z tej serii, z tego uniwersum, tak się powiedzieć, Spider-Mana, Marvela. To moim zdaniem dobry start. Zobaczymy, jak będą prezentować się kolejne magazyny. Ja Wam polecam, ja się cieszę z tej minifigurki i zapraszam oczywiście do przeglądu magazynu, w którym zobaczymy, co czeka nas w następnym numerze. Pierwszy przegląd magazynu LEGO Spider-Man. Zacznijmy. Mamy świat Spider-Mana, mamy jego antagonistów, łotrów. No tu na pewno będzie dużo informacji z życia tych bohaterów, jakieś informacje, ciekawostki o nich. No i gry zabawne będą także związane z tymi postaciami. No i tak samo komiks. Tak więc nie będę za długo się nad tym tutaj rozwodził. Zobaczmy, ciekawe minifigi. Spider-Hump, Pork Green, Venom. Ciekawe. Ciekawe minifigi się szykują. Fajnie, jakby wpadły któreś z tych właśnie tutaj z tej strony. Spider-Man, tutaj mamy plakacik. Całkiem fajny. No i tutaj wraz z innymi postaciami. Gwiezdne Wojny, czyli Darth Maul. Już go mamy zrecenzowanego. Komiks. No, ale czyli taki standardzik, tak? W następnym numerze Carnage z czadowymi mackami. Też ładnie, tutaj zarysowane mięśnie. Też wszyscy tutaj pakują ostro na pakerni gdzieś, bo tak wyglądają. A tutaj co to? Thanos? Aha, LEGO Avengers. LEGO Avengers Thanos będzie, a tutaj mamy w Spider-Manie Carnage'a. Nadciąga więcej łotrów Marvela. No, okej. Tak, no całkiem nieźle, tylko jeszcze podajcie mi datę, kiedy się pojawisz. Zawsze mam problem. Nie widzę, szczerze mówiąc, nie widzę. Jestem albo ślepy, albo bardzo ślepy. Nie ma, no nie widzę. Thanos też nie ma, ale dziwne. No, przepraszam Was, że tak długo się tutaj zastanawiałem nad tym, ale no, naprawdę nie ma podanej informacji, kiedy to będzie. Tu, że jest w sprzedaży, mamy kola. A tutaj niestety nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć, kiedy to się pojawi. No, także chyba na tym skończę tę recenzję, ponieważ no tak podsumowując, no jestem na tak. Jestem na tak, Spidey jest ok. Fajny wstęp do Spider-Mana, LEGO Marvel Spider-Man. I no i oby więcej fajnych, ciekawych postaci się tutaj pojawiało. A kiedy? Niestety nie wiem. Pozdrawiam, do następnego. Cześć.